No, a wyżak ja mam daleko, mieszkam na 7 piętrze, a w tym hotelu winda wjeżdża tylko na 6 piętro i na 7 już muszę iść z buta. I Kraft i Granelud tam nie mieszkają i to może przez to są. Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Trochę artyzmu, trochę kultury w tych wywiadach. Piękny obraz za tobą, Pawle. Mgła, nicość. Tak było na skoczni, czy właśnie dzień słoneczny, radosny? Znaczy dzień był słoneczny, ale nie do końca radosny, na pewno nie był to dla nas udany dzień, ale nie wiem co tam się wydarzyło przy skokach chłopaków, wiem co się wydarzyło przy moich i po prostu te skoki nie wyglądały najlepiej. Spóźnione, niestabilne, co się wydarzyło? Nie, w pierwszym skoku popełniłem błąd taki sam jak popełniłem w Oslo podczas pierwszego konkursu, mam na myśli duszając belki. Jakby nakładając górę, poczułem się zbyt na palcach, zbyt aktywnie, więc starałem się jakby cofnąć balans, cofnąć do tyłu i przez to ta pozycja, jakby środek ciężkości już był z tyłu. No i to odbicie, ciężko z tego było odbić się w dobrym kierunku. Ruch był jakby ok, ale no przez tą pozycję ten ruch poszedł trochę w złą stronę i no i zabrakło tej rotacji nad bólem, żeby gdzieś tam na dole odlecieć. A skok finałowy? Skok finałowy, ciężko mi powiedzieć, bo nie rozmawiałem jeszcze z trenerem, ale na moje czucie wydawało mi się, że sprog był fajny, dobry. Tylko gdzieś tam po prostu za progiem dostałem mocny wiatr i jakby to powiedzieć, trochę jakbym spanikował, narty poszły mi do boku, trochę mnie rozkuśtało. No i tam wytraciłem prędkość i wysokość i znowu było ciężko dolecieć na dole. Idealnie nie było, ale kolejne dwa skoki pewnie pokazują, że okej, Paweł, wszystko jest git, skaczemy dalej. Nic się złego nie działo dzisiaj. Skakałem w miarę bezpiecznie, lądowałem zawsze na tak, to najważniejsze. Także no cóż, budujemy swoją świadomość, pewność siebie i jedziemy dalej. Każde miejsce ma swoje takie oklepane wątki i jak sięgam pamięcią, to zawsze w Lillehammer był problem, jaka tu jest belka wysoka, jak z niej się wskakuje. No ty jesteś wysoki zawodnik akurat, ale jest dalej coś na rzeczy? No tak, i tu myślę, przez to miałem trochę problemów, jakby siedząc na belce, tak nie do końca pamiętałem, jak z niej ruszyłem wczoraj, bo to trzeba tu obdać jakąś technikę i się jej trzymać, nie do końca wiedziałem, jak to dziś zrobić i w pierwszej serii wyszło to troszkę źle. W drugiej tak bardziej jakby wskoczyłem do torów po prostu na luzie i od razu łatwiej mi było dojechać. No ale faktycznie belka jest tutaj wysoka i ktoś tam niższego wzrostu może mieć faktycznie problemy. No, ja nawet wyższego wzrostu mam problemy, więc domyślam się, że ci niższego jeszcze bardziej. Ty dzielisz pokój z Wolnym Jakubem, tak? Tak jest. Tak jest. Pytam dlatego, że dwóch to najmłodszych kadrowiczów w sezonie tym bieżącym, trwającym jeszcze. Paweł, czy w naszym teamie jest energia, jest chęć walki? Bo ja nie chcę słyszeć, że to ma, że wszyscy zmęczeni, bo ja tylko słyszę, że wszystko jest źle, wszystko jest niedobrze, jury nie takie, skocz nie takie, nie takie. Powiedz, że jest moc, jest power. Czy ja wiem? Nie, no oczywiście emocje są, my konkursy dalej staramy, walczymy się, staramy się zaprezentować jak najlepszej strony, no ale wiadomo, sezon już jest długi, marzec jest i no to jest normalne, że sił brakuje i ciężko to ukryć gdzieś, ale nie ma czegoś takiego, że odpuszczamy, że już jakby tylko chcemy dociągnąć ten sezon, nieważne jak to będzie, staramy się na korty zawodowe być w jak najlepszej dyspozycji, jak najbardziej pobudzeni, energetyczni i walczyć, żeby to wyglądało jak najlepiej. A ja się przyczepię, będę złośliwy. Powiedziałeś, to normalne, że sił brakuje w marcu, a mam wrażenie, że Kraftowi i Granerudowi na przykład nie brakuje tak za bardzo tych sił. Na pewno im brakuje, no to pytanie, jeżeli to teraz jest pytanie, jak rozdysponowali te siły w trakcie sezonu i
no po prostu teraz czuję się może najlepiej z całej stawki. Skoki techniczne u nich wyglądają też bardzo dobrze i teraz jakby wszystko im się zgrywa. No. Na Mistrzostwach Świata Piotkowi wszystko się zgrało na normalnej skoczni, więc no nie wiadomo kiedy, nie wiesz, a z dnia na dzień może przyjść jakiś kryzys i zaś się coś pogorszyć. Ja się nauczyłem, że najważniejsze to pchać nogą na progu, tak zawsze powtarzacie większość z was. Czujesz, że teraz trudniej tą nogą się pchać niż rok temu, dwa lata temu, o tej porze roku? Nie. Na skoczni jakby nie czuję czegoś takiego, że jestem zmęczony i że mi coś ciężko zrobić, zapchać nogą. Na skoczni raczej zawsze gdzieś te resztki energii udaje się z tego zbudować taką dobrą energię, żeby dalej walczyć. Po prostu gorzej to wygląda gdzieś tam po konkursach, gdzie trzeba się doczłapać do hotelu, rozpakować. Wtedy tych sił już brakuje, jeżeli kiedy po tych zawodach ten stres wszystko zjeżdża, no to już bardziej do składa niż na początku sezonu. A jeszcze formela stoi, chciałby 5 pytań zadać, nie? No, a wiesz, jak ja mam daleko, mieszkam na 7 piętrze, a w tym hotelu winda wyjeżdża tylko na 6 piętro i na 7 już muszę iść z buta. I Kraft i Granelu tam nie mieszkają i to może przez to są świeży, bo nie muszą chodzić z buta po osadach. Niesprawiedliwe warunki hotelowe, takie będą tytuły na portalach, które szukają takich tytułów. No dokładnie, a żeby iść do fizjoterapeuty, bo na przykład zajechałem się tym, żeby dojść do pokoju, to muszę znowu zejść to piętro niżej, później wsiąść do windy, zjechać 6 pięter niżej, później zejść jeszcze jedno piętro niżej, bo tam już, a nie, dojeżdża winda tam niżej. Dobrze, to przechodzimy długo, bo ten hotel jest strasznie długi, nie wiem czemu. Później muszę wsiąść do windy, wyjechać na 4 piętro i dopiero zajdę do fizjoterapeuty, więc jak zajdę do fizjoterapeuty, on mnie uratuje i potem znowu wrócę do pokoju, to znowu będę zajechany, no i taka robota. Jak nie ma windy na 7 piętro, co ty na strychu mieszkasz, Paweł? No nie ma windy, możesz się ze mną przejść, zobaczysz. Nie ma. Nie pójdę, bo jeszcze mnie gdzieś zamkniesz i już mnie nikt nie znajdzie. No. Dzięki. Dzięki.